Pracujemy nad zwiększeniem liczby lekarzy w Polsce, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Wśród rozwiązań wymienił m.in. gwarancję minimalnych wynagrodzeń, a także uproszczoną procedurę wydawania zezwoleń na pracę dla lekarzy z zagranicy. Zasypanie luki w kadrach medycznych jest skomplikowanym procesem, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Trudno jest myśleć o rozwiązaniach, które z dnia na dzień dają takie satysfakcjonujące rozwiązania, no bo wszyscy wiemy, że kształcenie lekarzy, w szczególności lekarzy, jest procesem długotrwałym. To jest tak naprawdę praktycznie 10 lat kształcenia, żebyśmy mieli specjalistę. Po roku 2015 w resorcie zdrowia zapadły decyzje o zwiększeniu ilości miejsc na studiach medycznych. W tym roku mieliśmy blisko 1000 absolwentów studiów medycznych więcej niż w roku poprzednim. Jeżeli chodzi o przyjęcia na studia, to my cały czas kontynuujemy ten wzrostowy trend. Jest przyjętych blisko 3000 osób więcej niż w roku poprzednim, więc mamy te systematyczne zwiększanie i ja jako minister zdrowia bardzo się cieszę, bo już mamy te pierwsze efekty zwiększonej liczby absolwentów. Podjęto też, jak mówi minister zdrowia, działania krótkoterminowe. Stworzono uproszczoną procedurę wydawania zezwoleń na pracę dla lekarzy z zagranicy. W ciągu ostatniego roku zaowocowała dodatkowymi 2500 lekarzy w Polsce, którzy oczywiście przechodzą przede wszystkim z Ukrainy i z Białorusi. Minister Adam Niedzielski podkreśla, że resort wprowadził dla lekarzy minimalne wynagrodzenia, co ma być także dodatkową motywacją w przyciąganiu studentów na studia medyczne.